Dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot, wojownikiem, szos, co na to? Hans Kloss, Patryk Rojorewski, Roy Playing Games, postnuklearnie, moi drodzy, poszukiwacze chorych przygód. Witam was bardzo serdecznie, oczywiście Mad Max. Moi kochani, w dniu dzisiejszym oczywiście porozmawiamy sobie o filmie, który miał swoją premierę w 1985, kiedy Royson miał już roczek, czyli Mad Max pod kopułą gromu. Jednak zanim do tego przejdziemy, jeszcze kilka słów do powiedzenia, jeśli chodzi o część poprzednią z 81. Moi drodzy, podobnie jak z Terminatorem 2 wobec Terminatora 1, sprawa ma się z Mad Maxem, gdzie to jednak tą kultową, najbardziej rozpoznawalną częścią, częścią, na której wiele osób się, jeśli chodzi o przyszłe filmy, postapo, książki czy gry wzorowała, jest właśnie ta z ostatniego odcinka część druga. Kojarzycie skórzaną kurtkę Maxa z obciętym rękawem. Właśnie na podstawie tego wizerunku, tego przedstawienia Mela Gibsona wzorował się Brian Fargo, jeśli chodzi o tą samą kurtkę, tak, Leather Jacket, bez rękawa w Falloutie 1, Falloutie 2. Tak samo sam motyw psa ochłapa, tak? Też motyw psa pojawia się w sumie i trochę w jedynce, ale przede wszystkim właśnie w dwójce, gdzie nacisk właśnie na tego pieska Wesołego Sapera kładzie ta gra, jak i właśnie chociażby ochłap z jedynki, z dwójki, w sumie przez wszystkie części się. Teraz w czwórce też będzie mieć motyw psa ochłapa, czyli tak zwanego dogmita. Kochani, zanim sobie wykonamy misję główną, poboczną, pokażę wam, jak mniej więcej wygląda przejmowanie różnych obozów, które obniżają wpływy danego antagonisty w regionie. Jak widzicie, ja dałem trochę explore. Wiele godzin mi to zajęło, powiem wam szczerze, albowiem niektóre rzeczy są siermiężne, długie. Czy są powtarzalne? No i tak, i nie, bo czynności nie mamy za dużo w sensie tego, jak one wyglądają, ale często występują. Nowinkami jest kwestia właśnie przejmowania obozów, których rozkład jest inny, cele są odmienne, ale mniej więcej zasada jest bardzo podobna. Czyli mamy główne wytyczne i dwie poboczne, tak? W sumie nawet trzy opcjonalne. Czyli oczywiście rozwalanie tych emblematów złowrogich, zbieranie skrapu i zbieranie, powiedzmy, notek historycznych, tak? Dlatego zanim przejdziemy sobie do Jetta, ogarnijmy sobie dziuple w ramach obozu wydobywczego. Dajemy sobie tak. Jak widzicie, autko troszeczkę ulepszyłem, przynajmniej w takim stopniu, na jaki pozwoliła mi blokada fabularna, tak to sobie po prostu nazwijmy. Nie zmienia to jednak faktu, że udało mi się Maxa troszeczkę tutaj ulepszyć, zarówno pod kątem uniformu, mocniejszych kastetów, pasów amunicyjnych. No, wykupmy sobie nawet to, skoro już tutaj jesteśmy. Oczywiście. Tak. Tu mamy jakiś taki typowy wygląd postaci. Dodałem dość dużo różnych umiejętności finisherów, żeby, powiedzmy, podnieść swoje walory bojowe już bezpośrednio podczas walki. Podobnie tak jak wspomniałem, warsztat. Dałem maksymalne na przykład kolce, jakiś tam silnik w ramach V6, na razie delikatnie, jakieś, powiedzmy, felgi zaostrzone, żeby taranowanie było lepsze. Także już jest lepiej, ale dalej tragicznie z pancerzem, no bo tak, no bo musimy to, powiedzmy, ogarnąć sobie fabularnie w tym wszystkim. Jakiś tam driving skill poleciał, nie najgorszy, po drodze. Ja już odjebałem? Tak, Royson, już dawno odjebałeś to. Okej. Okej. Dobra. Powalczyłem ostro, ale nic, tak jak mówię, super ciekawego was w tym wszystkim nie minęło. Ale dobra. Aj! Dobra. Ty tutaj mamy z głowy. Jakieś tam finishery, ulepszone bloki i tak dalej. Wszystko to poszło w bardzo dobrą stronę. Oczywiście na bieżąco udaje mi się
odnajdywać części potrzebne do ulepszenia, powiedzmy, mojej wstępnej bazy, obozu, stanowiska wypadowego, który nie będzie jedyny w tej grze. Także bardzo, bardzo okej. Dobra. Tutaj te strzępki historii potrafią być, powiem wam, mroczne. Znaczy, wszystkie dotyczą zwierząt, które chętnie ktoś by zjadł, których ktoś nie wiedział, że będzie je jadł, bądź których nie wypada jeść, bo są zatrute. A lepiej być głodnym niż zatrutym. Także tego jest tutaj trochę. Co bardzo cieszy, bo to fajnie rozmaica temat generalnie pod kątem poznania i wczucia się w lore gry, całego świata i tak dalej. I tak dalej. Dobra. Podrasowałem też troszeczkę swoją V6, żeby być przynajmniej minimalnie w tym wszystkim szybszy. A okej, zobaczymy, czy będzie jakiś informator pod rekonesans. Dobra, widzę tam jakąś wieżę z niecnym snajperem i teraz pytanie, czy mamy amunicję. No właśnie, nie mamy amunicji w snajperce, także będziemy musieli, powiedzmy, te kładki odczepić. Fajne jest to, że siedząc w aucie ze snajperką, możemy się delikatnie poruszać w tym wszystkim. Ale okej, nie mamy innej możliwości, to działamy na hardcora. Nie ma problemu. Okej. Ciur. Poszło. Nie do końca. Snajper jeszcze ma się dobrze. Bang! Dobra, jest okej. Poziom wzrósł. Teraz zajmijmy się tą beczką. Okej. Obrona zlikwidowana. Została nam jeszcze wesoła brama. Okej. Również mamy ją z głowy. Walimy jeszcze wstępny rekonesansik, czy tu jest coś ciekawego. Jak wyglądają obrzeża. Bo czasem możemy tu jeszcze coś zdjąć, jeszcze w jakiś konkretny sposób zaszkodzić strukturze całego obozu. Albo po prostu idiotycznie łudząc się, że tak jest, debilnie prowadząc auto. Ale dobra. Zawsze jeszcze można, powiedzmy, uszczuplić zasoby ludzkie obozu. Wjeżdżając do środka. I za linkę. No więc właśnie. Czy tu jest... Jeb. Ha! I prosto w kolce. Dobra. Nie będziemy sobie odbierać całej zabawy związanej z rozpierdolem za pomocą auta. O, mam już takie taranowanie, które jest bardzo dobre, jeśli chcemy ostro przyszarżować. Piękny. No jednak kastety tu się mega, powiedzmy, w tym wszystkim przydały. Ach, pięknie. Okej, weźmy sobie broń. Zadawane obrażenia wytrzymało się również do góry. No i tak, klasyka, tak? Czyli osłabiamy przedpole na różne sposoby, bo z różnymi systemami się spotykamy. Potem montujemy się do środka, zbieramy scrap i tego typu elementy. Dobra, na razie to srać. Okej, insygnia, tak myślałem. Okej, 3 sztuki, na szczęście nie za dużo. Niektóre drzwi musimy sforsować albo łomem, albo kopniakami, albo właśnie wybuchem. Jeśli chodzi o wybuchy, to pomagają nam w tym, wiadomo, albo pojemniki z benzyną. Mówię pojemniki jako zamiennik, synonim, bo nie potrafię powiedzieć kanister, bo mówię karnister. Albo specjalnymi takimi włóczniami wybuchowymi. Nawet jak się nam coś jebnie, zwróćcie uwagę na kastet zrobiony z francuskich tych kluczy. To jebane po prostu. Dobra, czy się myliłem, czy nie? Czy tu będzie potrzebny wybuch? Nie, tu wystarczy kopniak. O! Mamy nawet te harpuny. Coś w tym stylu.
A. Czy jest krzykacz? Niestety jest krzykacz. Bardzo niedobrze, ale spokojnie, ja też potrafię wpaść, kurwa, w furię. Jebut! Serdeczny wrestling widzę. Jeb. Dobra, tych gnoi mamy z głowy. Zajmijmy się resztą. Tak powiedzmy. Symbolicznie! Przeszukajmy sobie temacik. To na pewno będzie coś potrzebowało eksplozji, bo widzę, że już są baniaki. Dobra, jest skrepi. 4x7. Bonusy wynikające z umiejętności odblokowanych. Zawsze miło. Ok, tu jest potrzebny wybuch. No możemy się oczywiście bawić kanistrem. Chociaż w tej sytuacji wolę pobawić się tym. Bo jest szybciej, sprawniej i efektowniej. Gdzie był wybuch, jak się pytam kulturalnie? A, dobra, nie udało się. Dobra. Okej, tu ładnie poranę, dobra. Mamy pocisk. Tam możemy zjechać na dół, możemy też zobaczyć coś, co jest tutaj. Okej. Kolejna insygnia. Wykonanie jest jakieś materace w wannach, jako łóżko, ciągle jakieś trupy, to jest właśnie ten świat. Brud, smród, ubóstwo i hardkorowe gore, maszyny do torturowania popierdolone. Nie można narzekać tutaj na słabe wykonanie wnętrz. Dobra, możemy iść tu, no tutaj wiadomo jak wygląda sytuacja. Dziupla nasza, zniszczenie pompy ropy, przejęty. Wiadomo, tu jeszcze czeka mnie jakiś dodatkowy eksplor w tym wszystkim, ale pociśnijmy. Tędy, proszę bardzo, jest skrapik 5x7. Może jak się będziemy stąd ewakuować, to jeszcze coś wpadnie w nasze łapki. Byłoby miło. Póki co mniej więcej tak to wygląda. Czasem powiedzmy tych elementów do neutralizacji jest o wiele więcej. Zależy to oczywiście od powierzchni samego obozu. Dobra, tam byliśmy. Tu też. Tu też. Tu by się przydało znaleźć tą jednak mimo wszystko część do projektu. Bo to jest istotne. Tam powiedzmy te insygnia czy skrap to mnie tak średnio w tym wszystkim kręci. Dlatego zobaczmy, co mamy tutaj. Okej, tam możemy iść wyżej. Czy znajdziemy tutaj coś ciekawego? Nie. Tam również jest cisza. Okej, dobra. Jest skrapik. Reszty elementów nie potrzebujemy. Okej. Zobaczmy, co u góry. U góry insygnia. Bardzo fajnie. Rozwalmy to. Okej, tu mamy 3x3. Tutaj zgrabnie. Proszę bardzo, tu będzie mieć element. Także fajnie, ślicznie się to udało. 2x2, szyb naftowy. Super. To się ceni. No i na do widzenia mamy skrapik. Ekipa nasza już dzielnie tutaj przerabia to na swoją modłę, a my cyklicznie co jakiś czas dostajemy bonusowy skrap za to wszystko. Także to jest przepyszne. Dobra, słuchajcie, zobaczmy co ma nam do zakomunikowania już sam Jet. Czy po drodze coś mamy? Nie. No to możemy, myślę, udać się w szybką podróż. Bez zbędnego pitolenia.
No i zobaczymy. Kochani, właśnie, trzecia część. Trzecia część pod kopułą domu. Był podtytuł Wojownik Szos dwójki. Tutaj mamy kopułą gromu, 1985 rok. Ponownie George Miller, ale razem, tym razem jeśli chodzi o reżyserkę, we współpracy z George'em O'Glyve. Kochani, Tina Turner jako cioteczka Entity urozmaiciła temat maksymalnie. Był to film przesiąknięty generalnie post-apo. Tak jak już w dwójce, powiedzmy, zaczęli dbać o pojazdy, o wygląd, żeby to wszystko było takie, powiedzmy, retrofuturystyczne, jak ja to mówię, tak w trójce już poszli całkowicie po bandzie. Czy to jeśli chodzi o wygnanie, defetyzm, mrok, tak zwany gułag, wszystkie te bitwy pod tą kopułą, zdeformowani ludzie, których też, jakieś karły, których też mieliśmy okazję poznać w najnowszej części z Tomem Hardim. Było właśnie bardzo dużo odwołań do dwójki i do trójki, jeśli chodzi o najnowszego Mad Maxa film i najnowszego Mad Maxa grę. Muzyka, rozmach, montaż i jeszcze bardziej obsypane nagrodami film. Także dwójka kultowa, a najbardziej atrakcyjna wizualnie, najwięcej się działo w trójce. O, może tak. Może tak to ujmę. Dobra, kochani, co ma... Co chce nam powiedzieć Jet? It's Adolf. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Okej, okay, każda sobie zwierzątka. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. Ciekawe kto. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Listen, one of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie. Okej. Okay. There. Mark their hideout for you. Okej. Okay. To brzmi jak dobra impreza. Dobra, montujemy się. Gdzie zaznaczyłeś tą kryjówkę? Mistrzu? Tutaj. Okej. Okay. Czeka nas mała podróż. Pewnie niespecjalnie usłana różami. Ale możemy sobie na razie podsumować te trzy filmy, gdzie każdy z osobna dołożył jakąś cegiełkę do przyszłego budowania ogólnie pojmowania i wizji postnuklearnego świata. Czy to właśnie przez wzgląd na obozy, ideologię, religię, wygląd, powody, generalnie powody, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Czy to jakieś, wiadomo, wojny, supermocarstw. Czy to jakieś przeróżne inwazje, mówię teraz o wielu różnych grach, wielu różnych filmach. O jakichś błędach na poziomie eksperymentów medycznych i nie tylko. Testowaniu superbroni. I tak dalej, ale summa summarum gdzieś tam zawsze, powiedzmy, ten atom, ta nuklearka, te wesele świąteczne bombki musiały być. Dalej nie ma amunicji, dobra. Nie jest dobrze. Ale zaraz tak sobie to badamy. Tam jest snajper. Jeżeli albo rozwalimy podest, na którym się znajduje, albo porobimy gorsze rzeczy. Oczywiście możemy gonić konwoje za pokonanie głównego wozu, jeśli chodzi o konwój. Otrzymujemy taką czaszkę, którą mam na sobie. Takie maski do skolekcjonowania, które możemy założyć na przedni zderzak.
ogrzejmy się w ten sposób. No bez jaj, myślałem, że na hita go wezmę. Dobra, zaraz przyjadę tutaj po łupy. But first, let me take on Mordor. Cholera. Ale jakoś nie wjedziemy fajnie. Nie. Na Hama. No, nie widzę innej opcji. Aż ty w życiu. Nie dało rady. No właśnie, a propos konwojów. Na razie za wysokie progi na moje nogi. Jeden tylko jakoś naprawdę słabo broniony udało mi się złapać. Także fajnie, bo tutaj faktycznie co wmontujemy, to odpowiednio zmienia się wygląd naszego autka. Przepraszam i dziękuję. Załatwię to solo, bo to już w tym momencie nic ciekawego pod materiał. O nie, halo. To miało wyglądać troszeczkę inaczej. Łap za harpun, baby. Tak lepiej. Ale zobaczymy, co my tu mamy. Amunicja snajperska. No to nam się niewymownie przyda. Okej. Powinno się udać. Jestem już trochę przypakowany i przede wszystkim lepiej chroniony. Pięknie. Mega wkręcające te walki są tutaj. Dobra. Weźmiemy to. Co mamy z tej strony? Czyżby ta sama droga do tego samego miejsca, czy inna droga do innego miejsca? Zaraz się przekonamy. Jota, no napierdalaj. Nie, piękny kropiak. Cudowna poprawka. Dobra, mamy skrapik. Miło. Jedzenie niepotrzebne. Biegnę przywitaj. No i po zawodach. Ło. Te sidła przydałyby mi się Fantil Brown. Dobra, przejdźmy. Jestem ciekaw, tak jak mówię, fabularki nie tykam, tylko dla was. Dobra, tam są ci. Dobra, wrócę najwyżej tą drogą. Aj, był szybszy. Dobra, jest tarczownik, tu już nie ma jaj. Ładnie. No elegancko poszło. Dobra, przylutujmy. Skrapik tu, skrapik tam. Tu mamy gościa. Spokojnie, baby. Najpierw explore. Musi się zgadzać. And if I was that one, I'd get you out of here. Are you him or not? Yes. Yes, I am.
Seeing as you killed those two who fed me. Lepiej tak niż nie wypał. They call me Blaskap. Hail from the Bullet Farm. Bullet Farm. Gas Town, Bullet Farm. Zajebiste settlementy tutaj. Dobra. Yeah, free. Get yourself to Jeet's Lighthouse. They're waiting for you. No i wybor mi się. Righto. Ale proszę mnie jeszcze nie cofać, jeszcze nie przeeksplorowałem w 100%. Dziękuję. Projekt zbrojowni dostępny. To wygląda godnie i pysznie. A proszę bardzo. 4x6. Okej. Okay. Teraz jak stąd się najlepiej wydostać? To może być problem. Ale tak zamierzałem wrócić tą samą drogą, którą tu wszedłem, bo chcę jeszcze poczyścić temat. A tam mam auto. Ja gdybym wypuścił racę, zostaje poinformowany, że niestety, ale on tam nie dojedzie. Także nie zawsze jest łatwo w tym wszystkim. Tak jak mówię jeszcze a propos filmów, już wam mówiłem ostatnio. Sam Brian Fargo ma u siebie w studiu Nexal Entertainment na biurku nieodpakowaną figurkę przedstawiającą właśnie Mad Maxa z Mad Maxa 2. Okej. Tutaj musimy przejść w ten sposób. No i pysznie. No i pysznie. Wiedziałem, że tu ktoś jeszcze jest. Dobra. Leżą. W 100% elegancko, elegancko, elegancko. Dobra. Okej. Okay. Aż ty w życiu! Nie zauważyłem. Wow, fuck. Niedobrze. Ale okej. Mamy wodę pod ręką. Zresztą mówiłem w którymś tam let's play, chyba z Fallouta 1. Chyba z jedynki, nie z dwójki. Ja już się tak wklepałem. Tak już się powiedzmy wdrożyłem w całe to postapo życiowo. No właśnie. Tutaj bokiem lepiej. A nie... Że jak chcę się strasznie pić i chwytam po wodę, to wyobrażam sobie właśnie, że... Pięknie, Rejson. Wyobrażam sobie, że piję tą wodę gdzieś tam na pustyni. Ona mi o wiele lepiej smakuje, kiedy wiem na przykład, że jest to jakiś tam artykuł deficytowy. Robię sobie taką, powiedzmy, wklepę. Dobra. Serdecznie opuszczamy ten bajzel. Ogarnięty w 100%. Ja tylko mam takie zasadnicze pytanko. Tylko jedno. Gdzie mam tutaj podane, powiedzmy, jakieś tam misje główne? Bo wiem, że miałem zdobyć przede wszystkim pancerzysko w tym wszystkim. Co my tu mamy? Ogus rdzawy ptak z Living Legion. No tak, to już są jakieś mocniejsze, grubsze sprawy. Bo wiem, że miałem udać się no, na pewno jeszcze w ramach tego terytorium. Mniejsza z tym. Dobra, kochani, R, szybka podróż, E, tak? Zobaczymy, co nasz przyjaciel będzie miał do powiedzenia. Oh yeah. No i elegancko. We know how to cook that powder, but we don't have the makings. We got coal, but sulfur? You gotta recon a source for that. And then, something that we can't mine. Salty peat. Saletra. Gotta farm that. Skarpetra. Frozen pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner, you get me ammo.
That's the deal. Take these! It's all I got. You need more, you get me more sulfur and peat. Okay. My scouts report two sites of battle that might have bodies. I'll mark anything I find with red flares. Dobra, w porządku. Spróbujmy wykonać jeszcze tą misję w dniu dzisiejszym. To chciałem przede wszystkim ogarnąć. O tak. Poboczne kwestie mogą poczekać. Yeah. Świetnie się jeździ. Coraz lepiej, tak jak myślałem, przez wzgląd na właśnie wmontowane upgrade'y. Naprawdę wypasik. O, to wam pokażę. Nie wiem czy... Nie, tego nie widzieliście. Mega fajna sprawa. Też pod eksplod. Pyszne. Tutaj fajnie, czy to otwieramy jakieś włazy, czy to wyciągamy jakieś samochody pod kątem możliwości zdobycia lutu. Zabawa jak najbardziej szampańska. Dobra. Jedźmy po tą karoserię, bo mi się to przyda też pod kątem prywatnej zabawy. Jeśli chodzi o czyszczenie mapek i tak dalej. Nie tykam tylko wyścigu, po prostu. Ja i wyścigi. Ewidentnie nie. Dobra, trzy pociski, ulepszona strzelba. Najsik. Jeszcze kawałek. I'm sorry! Spoko. No bez jaj, no halo! Nitruś! Nie tak miało być! Okej, tu mam informatora, widzę, że potem może przydać. Tak, na dzień dobry. Okej. Ktoś jeszcze? Ja z tego wynika, że nie. Okej, scrap. Dobra, tu mamy to. Tu jeszcze mamy skrapik. Ładnie. No i jest karoseria. Odblokowano. I to ja rozumiem. Amunicja. Tu już chyba nie ma niczego ciekawego. Aczkolwiek tak na wszelki wypadek. No tak, wiem, robię to już. Wiem. Jak najbardziej wiem. Halo, gdzie ta drabinka? Tu nie wejdę. Ale tu powinienem, o więc właśnie. Okej. Tak myślałem. Pięknie. I teraz 100%. Dobra. Wow!
Jak dobrze, że miałem amunicję! Te jeże to są takie skurwysyny, że się w pale nie mieści. Zbrojone po zęby. Twarde jak młoty, zakręcone jak sierpy. Ale okej. Okay. Udało się. Okej, i teraz tak. Tu cisza, cisza, tu balonik zrobiony, tu jest bardzo fajnie, tu mamy kolejny balonik. Dobra, ja sobie i tak pojadę do Jetta. Moi drodzy, jest jakiś błąd, który będę musiał prywatnie załatwić, albowiem by... Jak wam to powiedzieć? Powiem tak. By móc ogarnąć tego Archanioła, który jest wymagany w misji, muszę zainstalować na bazowy konstrukt, tak, pręty dla maluchów. Nie mogę go jednak zrobić, albowiem nie ukończyłem misji fabularnej Klasyka Pustkowi. Misja fabularna Klasyka Pustkowi to jest ta, w której jestem teraz. Nie zakończę jej, nie kończąc czegoś, co jest potrzebne do jej skończenia. Albo tutaj jakiś galimatias się zrobił, jakiś glitch. No mniejsza z tym. Już za niedługo, kochani, kolejny odcinek. Znów fabularka, jakieś dodatkowe zabawy. No i pogadamy sobie przede wszystkim o czwartej części Mad Maxa, o której to już miałem okazję trochę pogadać z Rokiem, ale bez konkretów zawsze to było. Ja sobie pogadamy z konkretami. Kochani, serdeczna tarcza i do następnego. Trzymajcie się. Pum!